A jak mówi do ciebie, nie mów do mnie teraz, to co? To już tak teraz od jakiegoś czasu tak do siebie mówimy. No to ja mówię, wiosłuj Małgosiu, wiosłuj. To znaczy, żeby się uspokoiła. Wyrastasz w programie Azja Express na takiego specjalistę od gaszenia pożaru. Po prostu mistrz zen. Jeszcze nie masz takiej ksywki? To już masz. Nie, znaczy coś takiego gdzieś tam się, że tak powiem, otarło mi o uszy, a także to, że jestem podłączony do jakiegoś płynu uspokajającego z kropówką chodzę. Ale nie, no ten program był fajny, fantastyczną przygodą i było tam naprawdę niesamowicie. Natomiast my jako para to jest oczywiste, że Małgosia, dając tą energię, dając ten zapał, ja nie mogłem, że tak powiem, tego, wiesz, eskalować, tam musiałby być z drugiej strony spokój. Bo wiedziałem, że jest ambitna i bardzo tutaj się gdzieś tam w tą wkręciła. Ja chciałem to tak, jak była sytuacja, i ją troszeczkę uspokoić, to stonować i gdzieś tam to wychodziło, myślę, że dobrze. A co było trudne poza zjedzeniem węża? To naprawdę trudne emocjonalnie tam w tym programie. Dwie rzeczy nie chciałem w tym programie spotkać się z wężem, chociaż żywym. Martwego no, mogłem zjeść, znaczy nie było, ale też wydawało mi się, że będę miał problem z dotarciem do kogoś, żeby nas przynocował, znalezienie mieszkania. To chyba było dla mnie takie, że jednak wydawało mi się, to może dlatego, że porównywałem mentalność tutaj Europejczyków i nie zdawałem sobie sprawy, że to nie będzie w sumie tak trudne, jak się okazało, bo to było łatwo. Oni bardzo byli otwarci na nas i rzeczywiście myśląc sobie, no weź w Polsce zapuka tobie ktoś do drzwi i mówi przynocuj mnie, no to jednak bylibyśmy tak troszeczkę zdziwieni. No, tak? No, chyba mieliście to ułatwione, bo jednak nie byliście tam sami, czyli za plecami stała kamera. To prawda. Okazało się, że tym bardziej, że jest jeden z formatów takich podobnych jak Azja Express, który oglądają mieszkańcy tamtego regionu i oni też widząc, że to jesteśmy my, że to jest ten program, no więc brali w tym udział. I słyszałem ostatnio pytanie, co my tam zostawiliśmy tym ludziom po sobie. Myślę, że fajne przeżycie. Oni spotykają się z nami, byli zadowoleni. Myślę, że oni jeszcze długo będą opowiadali, że spotkali taką panią Beckham. Tak, z skręconymi włosami, która jest Wiktorią Beckham, tak, w Polsce. I wiesz, dużo sytuacji było takich, że to była dla nich również jakaś fajna przygoda.